Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Witajcie w kolejnym odcinku. Mieliśmy dzisiaj polecieć dalej z zadaniami, ale okazało się, że od groma miejsc nieodhaczonych pozostawiłem w zasadzie. Dzisiaj na pewno podhaczamy wszystkie znaki zapytania. Jeżeli czas pozwoli, polecimy dalej z questem filmarskim oczkiem. Miło do oglądania. Nente mire detre. W międzyczasie sobie po prostu założę klipunek. Latać jak pompadour z nim gardy. Gloir. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Niestety na początku nagrania zachwaliłem i okazało się, że głos i dźwięk z gry nagrywają mi się na jednej ścieżce, dlatego nie mogę wyrównać głośności i co za tym idzie, będzie słabiutko mnie słychać. Tak więc po raz kolejny najmocniej was przepraszam i walki z mikrofonem ciąg dalszy.
słyszałem pewnie, lubiłem wszystkie potwory, a tego jednego nie było. Nie wiem, czy siedział pod ziemią, na drzewie, czy gdzie. Ale trzeba je odwiedzić drugi raz, żeby nas polać z to miejsce. Tam się poczuł. Takie czasy, ale mam wrażenie, że będzie się spokojnie. No, że będzie przyszła wojna, tak jak tutaj, na właśnie punkt 24 na dobę 365 roku. No, pewnie to tam miała przejebane, no, no, jak zawsze. Tak, teraz mam wybrało się opału.
miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Magia to miejsce mocy. Herzer! Nie, nic nie rozważnie. Na hord!
ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Co się stało z Leną? Zaczęło jej się polepszać. I wtedy zabrali ją Nilfgaardczycy. Nilfgaardczycy? Czego mogli od niej chcieć? Nie mam pojęcia. A jak wiesz, oni nie mają zwyczaju się tłumaczyć. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Znaczy, że nie jestem kolejnym alchemii, dość rzadko z nich korzystam, ale no, czasami się przyda. Czasami. Ale wie, to jest świetne. Thank you.
Bywaj. Wiedźminie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas zło minęło. Skąd to bogi prowadzą? Witajcie! Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Mordują! Litości. Jakby się nic nie urodzi, nas nie potrafi choć nas słoni. Skąd to bogi prowadzą? Wyrwać mu jajca.
magia to miejsce mocy. Co się stało? Potwory! Potwory z magiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ślady wozu zjechał w bagna.
Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Strzała. O tym nie było mowy. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. Wóz jest naszpikowany strzałami. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust.
Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta.
jednak ma już prawie godzinę, więc zbieramy jeszcze tylko wszystko z tej lokalizacji i powolutku będziemy kończyć. Trzymajcie się, do zobaczenia.